Świata. Audycja historyczna Adriana Truna. Jak ten dotyczyć będzie historii założenia i trwania jednego z najważniejszych państw średniowiecznej Europy, którego losy nie są myślę szerzej znane. Temat ten wybrałem pod wpływem wiadomej sytuacji. Zatem materiał ten jest moją formą wsparcia wobec losów Ukrainy i odważnego narodu walczącego z niespotykaną od dziesięcioleci w Europie bezprecedensową agresją wschodniego autokraty. Serdecznie zapraszam do wysłuchania nowego odcinka strony świata. Jani na początku wczesnego średniowiecza mocno trzymali się terenów położonych nad Dnieprem i Dniestrem, tworząc organizację grodową, która kończyła się mniej więcej na terenach stepowych, gdyż tam rządziły plemiona koczowników, które traktowały ten konkretny fragment stepu jako swoistą autostradę, będącą częścią oczywiście większej całości, a dzięki której w Europie zjawili się tacy zabijacy jak Hunowie, Awarowie, Hazarowie, Pieczyngowie, Połowcy czy w końcu Mongołowie. Na przełomie VIII i początkach IX wieku plemiona wschodniosłowiańskie rejonu Dniepru płaciły daniny właśnie Hazarom, będącym wówczas u szczytu swej potęgi. Przyjęcie przez organizujące się państwo plemienne jako religii głównej judaizmu, co jest bezprecedensowym przykładem oddziaływania misjonarskiego tej religii, wywołało masowe bunty na terenie całego obszaru bezpośrednio Hazarom podlegającego. To zaś dało szansę na zerwanie się spod zwierzchnictwa hazarskiego, co wiele plemion wraz z zamieszkującymi rejon Kijowa Polanami nie z naszymi właśnie to uczyniło. Brud na dnieprzański kwitł, czerpiąc wielkie profity z obecności wielkiej rzeki tuż pod nosem. Była to bowiem nie tylko przeszkoda naturalna sprzyjająca obronie, czy źródło wody i pożywienia dla mieszkańców. Dniepr był wielce istotną arterią komunikacyjną, służącą naprawdę znaczącym szlakom handlowym, wiodącym od Skandynawii po sławny i bogaty Konstantynopol, lub jeszcze dalej do Persji, Bagdadu czy Aleksandrii. Nie musiało minąć wiele czasu, aby osada stała się znacząca, to zaś ciągnęło zainteresowanie nią niekoniecznie kupców i handlarzy. Wielcy podróżnicy, konstruktorzy, odkrywcy, rabusie i wojownicy w jednym, czyli wikingowie, inaczej zwani baregami, co w staronordyckim oznacza zaprzysiężonego lub w języku ugrofińskim oznacza straż lub wroga. Do swych wojarzy i najazdów upieskich używali niezwykle, efektywnie wielkich żaglądowych, lądowych, by dostać się do bogatych miejsc w celach złupienia. Kijów położony nad wielką rzeką stanowił idealny kąsek do zgarnięcia. W IX wieku na północnych krańcach ziem zamieszkiwanych przez słowiańskie plemiona ilmeńskie istniało kilka ważnych grodów koordynujących życie polityczne i gospodarcze tamtych krain, takie jak Białoziersk, Izborsk czy Nowogród. W tych trzech wymienionych przeze mnie grodach na zaproszenie znowu według Nestora, i jego kroniki i powieści minionych lat, na zaproszenie Słowian i kłócących się z nimi licznych ugrofinów władze objęli bracia na czele z najważniejszym z nich, rurykiem, który osiadł w największym Nowogrodzie. Co wielce istotne, nie byli oni Słowianami, lecz właśnie Waregami. Kronikarz mówi, że miejscowe plemiona nie były w stanie wybrać spośród siebie władcy, dlatego więc wysłali poselstwa do okolicznych zagranicznych możnych. Ruryk akurat był tym możnym, który się zgodził. I tak oto stał się założycielem pierwszego ruskiego państwa na terenie wschodnich Słowian. Datuje się to wydarzenie na rok 862, czyli prawie sto lat przed chrztem naszego państwa. Warek ów ściągnął naturalnie swoją drużynę, w której znajdowały się dusze spragnione przygód podbojów i eksplorowania nowych ziem. Jednymi z nich byli niacy Ascolt i Dir. Obaj prości wojownicy, gdyż nie pochodzili z zaszczytnych rodów, postanowili udać się na południe, na co otrzymali zgodę Ruryka. Zdecydowawszy popłynąć dnieprem, dotarli w okolice Kijowa. Gród bardzo ich zachwycił i postanowili go z pomocą swoich wojowników, którzy wyruszyli z nimi, opanować, co stało się faktem około 864 roku, gdy zaczęli rządzić ośrodkiem, który nazywano Edy Konugard. Dwaj wodzowie, wykorzystując siłę swoich wojsk, zdołali zmusić do uległości i płacenia daniny okoliczne plemiona, co wzmacniało pozycję Kijowa. Chcąc jeszcze bardziej wzmocnić swoją pozycję, a także zdobyć bogactwa, spłynęli z armadą w dół Dniepru, dostając się na Morze Czarne, a to otworzyło im drogę na Konstantynopol i wschodnie Cesarstwo Rzymskie. Według latopisów, flota awareska miała liczyć aż 200 statków i tylko dzięki cudownemu działaniu Bogu Rodzicy Miała zostać rozbita przez burzę, by ponieść klęskę w boju, a dowódców pognać z powrotem do siebie. To wydarzenie jednak zapoczątkowało kontakty Rusi z Carogrodem, nazwa wschodnia jeśli chodzi o Konstantynopol, które będą miały wszecholbrzymie znaczenie dla historii Słowian wschodnich. Askolt i Dir mieli rządzić Kijowym razem, aż do roku 882. Wówczas, po śmierci Ruryka, na północy władzę przejął jego krewny Olek, oficjalnie jako regent, syna Ruryka, Igora. Olek w ciągu trzech lat uporządkował sprawy wewnętrzne i o panowaniu Smoleńska ruszył z wojskiem na Kijów, którego narastająca sława zdołała dotrzeć już na północ. Zobaczywszy miasto, zaplanował podstępnie jego zdobycie. Wysłał posłańców do Askolda i Dira, zapraszając ich do siebie na rozmowy, po czym ukrył większość wojska w lasach nieopodal. Sam zaś na kilku okrętach wraz z małoletnim Igorem czekał na zaproszonych przebrany zakupca. Kiedy ci nieświadomi z kim mieli do czynienia, weszli na jego okręt i zorientowali się w podstępie, na ucieczkę było już za późno. Pochwyceni zostali niedaleko wzgórza węgierskiego zabici przez wojów Olega pod zarzutem uzurpacji i objęcia władzy, mimo braku kniaziowskiego pochodzenia. Nowym władcą Kijowa został Oleg, który ze względu na swe dokonania został obdarzony przez potomnych przydomkiem mądrego. Rok 882 staje się początkiem państwa, które do historii przeszło jako Ruś Kijowska, a trzydziestoletnie rządy Olega nad tym miastem czasem wspaniałej prosperity i rozwoju terytorialnego. Oleg natychmiast przeniósł w środek ciężkości swego władztwa z Nowogrodu do Kijowa, co było świetnym posunięciem geopolitycznym, gdyż zbliżało go to do Bizancjum, Arabów czy Łacinników. Posiadając zasoby z naprawdę rozległego terenu, Olek przedsięwziął wiele wypraw, które jeszcze bardziej rozszerzały jego władztwo, sprawiając, że granice państwa ciągnęły się na wiele z kilometrów na północ i wschód. Plemiona płaciły Kijowowi podatki w naturze, choć zasady jej naliczania nie były wówczas jasno określone. Wykorzystując dobra, jakie ziemie ruskie oferowały, Kijów stał się niezwykle ważnym ośrodkiem handlu. Wtedy właśnie ukuto termin szlaku od waregów do Greków, oznaczających trasę wodną i lądową ze Skandynawii aż po Konstantynopol, a Kijów był bazą zimową, Czy za zaopatrzeniową dla tych handlarzy. Także żydowscy kupcy zwani radianitami, podróżujący z państwa Franków i al andalusów Hiszpanii na zachodzie, po Hazary, Bagdad, a nawet jedwabny szlak na wschodzie, zatrzymywali się w Kijowie, gdzie mieli w pewnym momencie cały kwartał kupiecki. Jednym z takich kupców-podróżników był sławny Ibrahim ibn Jakub, który opisał państwo Mieszka I. Olek chciał jednak dokonać czegoś wielkiego, mianowicie ruszyć szlakiem waregów w dół Dniepru i ponowić inwazję na Konstantynopol w celu zdobycia łupów i nawiązaniu kontraktów handlowych. Plan ten książę Kijowski przedsięwziął w roku 907 i po długich walkach uzyskał korzystne umowy handlowe oraz pokój z cesarzem Leonem VI, no, filozofem. Ustanowienie stałego kontaktu poprzez zawarcie stałych układów handlowych i wytyczenie chronionych przez obie strony szaków kupieckich otwierało naprawdę niesamowite możliwości dla Rusi Kijowskiej. A to miało fundamentalne znaczenie dla przyszłości całego państwa. Waleczny władyka Rusinów nie cieszył się jednak ze zwycięstwa zbyt długo. W myśl przepowiedni, w którą osobiście sam nie wierzył, zmarł tragicznie wskutek ukąszenia węża, który wypełzł z ciała jego rozkładającego się wierzchowca. Zatem dopiero w 912 roku władzę po bardzo długim okresie nominalnej regencji objął syn Ruryka Igor. Ten zaś do 945 roku zdołał podbić okoliczne plemiona tywerców i uliców, zwalczać będących w stanie agonii hazarów oraz nowy lud nomadczy najeżdżający południowe ziemie, pieczyngów. Także i on, wzorem poprzedników, wyprawił się na Carogród i w ciągu dwuletniej kampanii lat 941-42 zdołał poważnie napsuć krwi wschodnim Rzymianom. Legenda mówi, że przed uporządkowanym odwrotem nakazał przybić swój znak do bram Złotego Miasta, jak zwaną wówczas Konstantynopol. Igor zginął tragicznie, lecz nie jako na swoje własne życzenie. Jak mówiłem, system podatkowy Rusi opierał się na ściąganiu daniny od podporządkowanych Kijowowi plemion. Daniny pobierano w naturze i często były one niesprawiedliwie nakładane przez księcia. Igor w celu poboru danin wyprawił się do pobliskich drewlan, od których niemiłosiernie i niejednokrotnie wbrew ustaleniom ściągnął ten sam podatek. Siekli drewnianie, zasiekli go niedaleko grodu i skorosteń. Mimo że Tron objął nieletni syn Igora Światosław, to plemię bardzo gorzko i prędko pożałowało swojego czynu. Zemsta nadeszła bowiem z ręki niezwykle utalentowanej, pięknej oraz intryganckiej żony Igora i matki nowego władcy Olgi. Ta dokonać miała wielkich rzeczy, ale wszystko po kolei. Gdy drewlanie zabili Igora, w szybkim czasie wysłali poselstwo do Kijowa, przepraszając Olgę za zamordowanie jej ukochanego i proponując w ramach rekompensaty wydanie jej za mała księcia zbuntowanego plemienia. Księżna niewątpliwie musiała kipić ze wściekłości, ale umiejętnie to skryła. Zgodziła się na propozycję oświadczeń, po czym zaprosiła posłów do skorzystania z łaźni, gdyż na pewno po podróży byli zmęczeni i chcieliby się umyć. Gdy posłańcy się tam znaleźli, nakazała podłożyć ogień pod drewnianą chatę. E, oczywiście nikt tego nie przeżył następnie ruszyła do iskorostenia gdzie znajdowało się ciało jej męża a wyprawiwszy uroczystości pogrzebowe igora zaprosiła Drevlando do uczestnictwa w tryźnie czyli nigdy się stypie gdy plemieńcy się upili Olga nakazała swojej drużynie ich wymordowanie i tak się stało konsekwencją tego było wcielenie bezpośrednio ziem plemienia Drevlando do domeny książęcej Księżna wykorzystała swoje rządy regentki na ustanawianie praw na Rusi, określaniu limitu danin, co było dosyć potrzebne, i wprowadzeniu podatków pobieranych w bitym pieniądzu, a przesyłanych Kijowowi. Umocniła kontrolę stolicy nad północnymi Włościami, w tym nad ważnym Nowogrodem. Jej rządy pozostawiły synowi Światosławowi naprawdę umocnione i bardziej scentralizowane państwo. Jest jednak coś jeszcze bardziej istotnego odnośnie jej rządów. Olga bowiem stała się pierwszym chrześcijańskim władcą Rusi. A stało się to tak. W 957 roku popłynęła na czele misji dyplomatyczno-handlowej do Konstantynopola, gdzie według relacji cesarza Konstantyna VII Porfirogenety zachwyciła dwór cesarski swoją elokwencją i taktem. Wtedy także przyjęła z rąk patriarchy Poljeuktosa chrzest otrzymując imię Helena. Co bardzo ciekawe, istnieje pewna legenda dotycząca chrztu Olgi. Kiedy Olga chciała przyjąć chrzest, Konstantyn podobno oczarowany urodą Olgi, postanowił, że ją po ślubi. Olga nie za bardzo miała na to ochotę, mimo że Konstantynem bardzo dobrze się dogadywała, więc postanowiła w pewien sposób go oszukać. Mianowicie zaproponowała, żeby został jej ojcem chrzestnym. Konstantyn, nie zorientowawszy się w podstępie, zgodził się zostać jej ojcem chrzestnym, a kiedy ponowił swoją prośbę już po jej chrzcie, Helena odpowiedziała, że nie godzi się, żeby ojciec chrzestny był mężem córki chrzestnej. Więc Konstantyn umiał się i wycofał swoją prośbę. Wydarzenie chrzest Olgi Heleny zmogło powolną i trwającą już od co najmniej IX wieku chrystianizację Rusi oraz wzmocniło kontakty z Bizancją, aczkolwiek mimo, że personalnie Olga Helena przyjęła chrzest, nie oznaczało to przejście Rusi na nową religię. Osobista konwersja księżnej i prawdopodobnie jej orszaku była wyjątkiem. Poza tym wiemy, że jej syn światosław nie pochwalił decyzji swojej rodzicielki i wręcz odwracał postępy chrystianizacyjne, kiedy doszedł do władzy. Olga po swym powrocie wyczekiwała na przysłanie biskupa z Konstantynopola, a gdy nie doczekała się takiego, bardzo dyplomatycznie i bardzo cwanie zwróciła się z tą prośbą do Tona I, rywala cesarstwa wschodnio-rzymskiego, który przysłał na to stanowisko Libucjusza, potem Adalberta, który jednak musiał potem uciekać z powrotem do Niemiec. W tym miejscu odnośnie Kijowa i chrześcijaństwa myślę, że warto dodać ciekawostki. Według niezastąpionego Nestora pierwszym chrześcijaninem na terenie Kijowa miał być podążający z Krymu, a tam jego działalność misyjna jest poświadczona, apostoł Andrzej, brat Piotra. Miejsce, z którego pobłogosławił okolice, dziś zajmuje cerkiew pod jego wyzwaniem. Askold, współwładca Kijowa, miał według zapisków bizantyńskich przyjąć chrzest, a niezadowolonych z tego faktu poddanych miał zjednać Olek Mądry, obiecując powstrzymanie akcji misyjnej na terenie Rusi. Wracając do meritum. Olga dzierżyła mocno władzę, aż do swej śmierci w 969 roku. Kilka wieków później, za swoje zasługi, została ogłoszona świętą. Jest czczona zarówno przez Kościół grecki, jak i łaciński. Niezłe dokonania, jak na średniowieczną kobietę, prawda? Władzę po niej objął dorosły i dwudziestokilkuletni syn Światosław. Wyrósł na wielkiego wojownika i bardzo zdolnego dowódcę. Jeszcze za życia matki najechał na zdychające państwo hazarów, które kompletnie rozbił, niszcząc ich ważne miasta Itil i Sarkel oraz zmuszając ich do wyniesienia się w kierunku Kaukazu. Opanował tym samym miasto Tmuta Rakań po drugiej stronie dziesiny kerczeńskiej, tworząc tam izolowane ruskie władztwo, zwiększające jednak kontrolę nad tą częścią Morza Czarnego, a tym samym zyski z handlu. Wyprawa ta potwierdziła, że jest wielkim strategiem, a jednocześnie bardzo rozpaliła jego ambicje. Kolejny cel, jaki obrał, wpisywał się w zuchwałość Waregów oraz szersze wizjonerstwo, jakim często się odznaczali. Jego wrogiem miało się stać carstwo Bułgarii. Panujący w Konstantynopolu, wówczas Nicefor Fokas, rozpoczął w 967 roku wojnę z stale zagrażającym i konkurującym na Bałkanach państwem tych zeslawinizowanych i osiadłych nomadów, oryginalnie tureckiego pochodzenia. Bułgarzy, ochrzczeni w IX wieku i żyjący na terenach wcześniej należących do cesarstwa, wysoce cenili cywilizacyjne osiągnięcia, jakie spływały na nich dzięki tej bliskości. Trzy wcześniej wygrali wojnę z Bizancją, dzięki której przejęli spore części dzisiejszej Grecji i Macedonii, choć głównego celu, jakim było zdobycie Konstantynopola, nie osiągnęli. Od tego czasu panował balans sił, Bułgarzy, zaś wzmocnieni płaconą przez cesarzy Daniną, pilnowali, by taki stan rzeczy pozostawał niezmienny. Nicefor więc, chcąc zniszczyć Bułgarię lub chociaż odebrać stracone ziemie, potrzebował sojusznika, który by zaszedł ich od strony Dunaju. Postanowiono, że tą rolę odegra Światosław, wojowniczego księcia, nie trzeba było długo namawiać. Ten bardzo dobrze wykonał swoje zadanie, tak dobrze, że aż zlikwidował zagrożenie ze strony Bułgarów, zająwszy ich stolicę w Presławiu po błyskotliwej kampanii. Książę jednak, niszcząc Bułgarów, wpadł na pomysł, który odwrócił bieg wydarzeń o 180 stopni. Ogłosił bez konsultacji z Konstantynopolem przeniesienie centrum swego władztwa właśnie do Bułgarii. To był krok, który doprowadził do błyskawicznej zmiany sojuszy. Larzymian bowiem z dwojga złego było mieć znanych i słabszych bułgarów przy swoich granicach niż niezwykle skutecznych i niebezpiecznych rusów ze zdolnym liderem. Bizantyjczycy wobec tego nasłali na kijów najazd opłaconych przez nich pieczyngów, który miał zmusić światosława do powrotu. Książę jednak pokrzyżował plany bizantyńskie miażdżąc szybko hordę i powracając na Dunaj jeszcze w 969 roku. Bizancję jednak wobec tego musiało osobiście wziąć udział w wojnie i zainterweniowało zbrojnie. Bułgarzy jednak w tym czasie zostali już przekonani do popierania światosława i razem z nim stanowili zetrzeć się z cesarstwem. Nowy cesarz rzymski Jan I Zimikes dopiero po trzech latach zdecydował się na czołową konfrontację z światosławem, do której doszło w niezwykle zaciętych walkach od Orostolom. Mając niespełna jedną trzecią początkowych swych sił i tracąc poparcie Bułgarów, światosław zdołał wytrzymać kilkumiesięczne oblężenie oraz skłonić cesarza do ugody. Ta pozwalała dzielnej drużynie książęcej opuścić z bronią Bałkany i udać się zaopatrzoną w żywność do domu. Bizantyjczycy mimo uznania dla dzielności przeciwnika nie ufali księciu, to też nasłali na niego po raz kolejny pieczyngów, którzy rozbili wracające wojska ruskie nad Dunajem i zabili odważnego światosława w boju. Co makabryczne, ale też dosyć częste dla plemionomadów, nomadów, postanowiono użyć czaszki poległego wodza i z czaszki Światosława zwycięski wódz z Pieczyngów miał nakazać zrobić pozłocony puchar na wino. Syn Igora i Olgi według Nestora miał w chwili śmierci zaledwie 31 lat. Był rok 973. Śmierć władcy rozpoczęła cykl walk wewnętrznych, a Ruś Kijowska pogrążyła się w pięcioletniej wojnie domowej między synami Światosława, Jaropełkiem, Olegiem i Włodzimierzem. Początkowo najmłodszy z nich Włodzimierz, wareskim Waldemar, nie miał większych szans na wygraną. Został zmuszony do ucieczki ze swego władztwa nowogrodzkiego i udał się do Skandynawii. Tam jednak uzyskał wsparcie wojskowe od dalekich krewniaków, dzięki któremu wrócił na Ruś i opanowawszy po drodze kilka ważnych grodów takich jak Nowogród, Smoleńsk czy Połock, w pałacku istotne, pojmał i zgwałcił swoją przyszłą żonę, księżniczkę Rognedę stanął pod kijowem, który szybko zdobył. Jako że Olek już nie żył, rozprawił się tylko z Jaropełkiem, zabijając brata i stając się tym samym jedynym władcą całej Rusi. Włodzinierza początkowo nie szanowano. Jakoś pochodził z nieślubnego związku Światosława i klucznicy jego babki, Olgi, Mauszy, która prawdopodobnie była córką księcia Mała, tak, tego mała, księcia Drewlan. Gwałt na Rognedzie prawdopodobnie wynikł z tego, że. Ta nie chcąc zgodzić się na załącz pójście z Włodzimierzem, w krytycznym momencie przypomniała mu o jego pochodzeniu. Jednakże Włodzimierz, dzierżąc bardzo mocną ręką władzę i likwidując fizycznie oponentów, w końcu uzyskał posłuch w kraju. Włodzimierz wzmacniał autorytet władcy, budując swoje rezydencje w kilku grodach Rusi, poszerzył państwo w kierunku północnym i wschodnim, pobił jaćwingów zamieszkujących tereny Prus i Litwy oraz zajął zbrojnie Grody Czerwińskie, odbierając je naszemu księciu Mieszku w roku 981, co wspomina kronika Nestora, nazywając nas lachami i wspominając, że książę Włodzimierz odebrał z naszych rąk... Grody Przemyśl i Czerwi. Kronikarze świadczą, że Włodzimierz w pierwszym okresie swych rządów był niezwykle okrutny, agresywny oraz rozpustny. Według zapisów Nestora miał utrzymywać w tychże rezydencjach, które pobudował nawet po 300 konkubin na gród. Także rząd miał całkiem sporo. Było to możliwe z prostego powodu. Włodzimierz dalej był Poganinem. Jego bracia prawdopodobnie przyjęli chrzest, lecz nie zjednali sobie ani drużyny, ani ludu do takiego kroku. Włodzimierz z kolei, po objęciu władzy, zbudował wielki ośrodek kultu pogańskiego w Kijowie, gdzie czczono najważniejszych bogów słowiańskich na czele z gromowładnym Perunem. Tak oto dumny Warek chciał zaprowadzić ład publiczny na Rusi, co częściowo mu się udało. W pewnym jednak momencie musiał usiąść i przeanalizować jedną zastanawiającą go rzecz. Wojując z Polonami na Zachodzie słyszał, że ci już nie wzywają pogańskich, wspólnych bogów podczas bitew, lecz chrześcijańskiego boga, jego babki i braci przyrodnich. Wielkim ośrodkiem religijnym tego wyznania był także zasobny i handlowy Konstantynopol, lecz najwyraźniej trochę inaczej praktykowany niż czynili to ci Zachodu. Hazarowie także posiadali jednego boga, tak samo i Bułgarzy nadwołżańscy z ich wielkimi miastami targowymi. Włodzimierz zdał sobie sprawę, że wszystkie bardziej cywilizowane ludy wokół Rusi przyjęły monoteizm, a zatem stwierdził, że jest to droga ku przyszłości. I tu zaczyna się bardzo ciekawa rzecz, drodzy słuchacze. Włodzimierz, władca Rusi, postanowił zmienić wiarę. Okej, okay. na jaką? Najlepszą. No dobrze, w jaki sposób to zrobić? Włodzimierz po prostu przeprowadził casting. Tak przynajmniej twierdzi Nestor, a miało to wyglądać tak. Na początku Włodzimierz ściągnął na dwór kijowski przedstawiciela Bułgarów, mieszkających daleko na północ, wschód od Kijowa. Nie tych Bułgarów dzisiejszych, na terenie dzisiejszej Bułgarii, lecz tych mieszkających na wschodzie. Wypytał ich o wierzenia, a także o to, czego wznawcy robić nie mogą, a co mogą. Bułgarzy wyznawali islam. To też powiedzieli mu, że jak najbardziej może zachować swoje żony i konkubiny, jeśli będzie w stanie je utrzymać, ale musi się wyrzec alkoholu i wieprzowiny. Na to Włodzimierz miał odpowiedzieć, że picie Rusi to wesele, bez tego obejść się nie może. Tak więc zostanie muzułmaninem odpadło. Następni w kolejce byli hazarzy. Ci opowiadali o losach narodu wybranego, a także wskazali na konieczność obrzezania i koszerności. Władca Rusi stwierdził, że wobec tego jest to bardzo smutnawa wiara, wymagająca wielu poświęceń, a skoro Żydzi stracili Jerozolimę i ich święte miasto, to widać Pan Bóg nie jest już z nimi. Posłuchawszy obu nacji pchnął posłańców na zachód i południe. Pierwsi powrócili posłani do Niemiec. Stwierdzili, że wiara łacińska owszem ma sens, ale nie ma w niej piękna i zachwytu. Po nich przybyli w końcu i posłańcy z Konstantynopola. Ci uczestnicząc w boskiej liturgii w Hagia Sophia stwierdzili, że nie wiedzieli, czy są na ziemi, czy w niebie. Nie mają słów, by wyrazić piękno tego, czego ujrzeli. Tak bardzo mocno ich to wzruszyło. Wobec tego Włodzimierz miał zawierzyć posłom i zwrócił się do Bazylego II, cesarza bizantyjskiego o chrzest. Taką historię podaje właśnie Nestor. Natomiast historycznie wiemy, że na pewno w roku 987 Rusini opanowali bazę bizantyńską na Krymie, Hersones taurycki. W tym czasie wspomniany Bazylii, jeden z najwybitniejszych wschodniorzymskich cesarzy, użerał się z rebelią, która miała duże szanse go obali. Posłał więc wiadomość do Włodzimierza chcąc uregulować stosunki dyplomatyczno-handlowe i poprosić o wsparcie zbrojne. Włodzimierz odrzekł, że chętnie chętnie pomoże wielkiemu cesarzowi, a nawet zwróci mu sam Hersones. Mało tego, przejmie chrześcijaństwo, co przecież byłoby wielką zasługą Bazylego wobec kościoła. Czoła, ale ma jeden warunek. Chce dostać Annę Porfirogenetkę, siostrę Bazylego za żonę. W tym miejscu był pewien zgrzyt. Zasady dworskie spisane przez wspomnianego już wcześniej cesarza Konstantyna VII w jego dziele De Ceremonis, mówiły, że władca Konstantynopola nigdy, przenigdy nie może dawać trzech rzeczy obcym władcom. Jedwabnych szat, ognia greckiego oraz swych córek za żony obcym, a już na pewno nie barbarzyńcom z północy. Bazylij dlatego opierał się, złamałby zwyczaje Rzymian. Włodzimierz wobec tego opanował kolejne lokacje na Krymie, a w tym czasie rebelia fokasów nabierała na sile, a ich lider proklamował się cesarzem. Dumny Wazyli ten raz musiał się ugiąć. Przyrzekł Annę Włodzimierzowi, a ten dotrzymał swego słowa. Waregowie popłynęli na pomoc sojusznikowi, a ten będąc pod wrażeniem ich zdolności bojowej, stworzył z części z nich elitarny oddział będący chlubą Bizancją, osławioną Gwardię wareską, pewnego rodzaju komandosów tamtych czasów. Zatem 988 rok uznaje się jako datę szturusi. Rusi. Chrzest Rurykowicz przyjął w Hersonezie i natychmiast po powrocie do stolicy przystąpił do akcji nawracania ludności. Z pomocą przysłanego greckiego biskupa misyjnego Teofilakta wiele tysięcy kijowian zostało ochrzczonych w Dnieprze. Tuż po tym, jak obserwowali jak ich władca własnoręcznie toporem rąbie rzeźby i posągi słowiańskiego panteonu, które niecałe dziesięciolecie wcześniej znacznym kosztem postawił. Włodzimierz aktywnie się zaangażował w budowę sieci kościelnej na Rusi, w samym Kijowie budując niezachowaną do dzisiejszych czasów cerkiew dziesięcinną, pierwszą kamienną chrześcijańską świątynię Rusi. Tak też czynił w innych grodach. Poślubiając annę, siostrę cesarza, włodzimierz zobowiązał się, co oczywiste, w chrześcijaństwie do odprawienia swoich konkubin i żon. Każda z nich otrzymała stosowne nadania ziemskie, jednak nie każda przyjęła to z akceptacją. Rogneda, skrzywdzona, nieudanie usiłowała zamordować swego byłego już męża. Od miecza łodzinierza uratował ją małoletni syn, który zastawił się wściekłemu ojcu, ten zaś pohamowawszy się zesłał ich do jednego z majątków. No właśnie, dzieci Włodzimierza. Jako, że miał wiele kobiet, to i dziedziców miał sporo, każdy mógł ubiegać się o swój nadział terytorium. Synów miał aż dwunastu, więc ryzyko walk po jego śmierci było bardzo duże. Kiedy umierał w 1015 roku, szedł na czele swoich wojsk przeciwko zbuntowanemu Jarosławowi, którego osadził w Nowogrodzie. Śmierć tego zdolnego władcy doprowadziła do wybuchu wojny domowej i zwyczajowego wyżynania się rodzeństwa między sobą. Sam zaś Włodzimierz, tak jak zamordowani synowie Borys i Gleb, zostali kanonizowani i są czczeni w kościele prawosławnym i grecko katolickim z wojny domowej zwycięsko wyszedł Jarosław, jeden ze starszych synów Włodzimierza, ten władający w Nowogrodzie. Ustanowiwszy się w Kijowie, musiał konsolidować władzę, która osłabła w wyniku walk wewnętrznych. W tym czasie przegrany Światopełk, morderca aż trzech swych braci, udał się na zachód do państwa polskiego. Miał w tym bardzo ważny cel, bowiem postanowił uzyskać pomoc swego teścia, walecznego Bolesława Chrobrego. Ten już raz interweniował, choć nieudanie i na mniejszą skalę. Jednak w roku 1018 wyprawa mająca przewrócić światopełkowi tron została przygotowana z rozmachem, a nawet wsparta wojskami cesarza Niemiec, co było warunkiem postanowień pokoju budziszyńskiego. Bolesław rozbił wojska Jarosława nad Bugiem, a ten przegrawszy też bitwę z pieczęgami podążył na północ, porywając jednakże swą szwagierkę. Świętopełk został zainstalowany na tronie książęcym, a Bolesław w ramach wynagrodzenia za pomoc złupił dotkliwie jedno z najbogatszych miastów wczesnej Europy. Porwał i uczynił z sławy córki Włodzimierza wbrew jej woli swoją konkubinę oraz po prawie rocznej okupacji Kijowa przyłączył, wracając, grody czerwieńskie. Wobec takiego bilansu światopełka nie dziwi fakt, iż nie był popularny i niedługo po pożegnaniu z teściem zginął zamordowany, uciekając przed zemstą Jarosława. Ten zaś odzyskał tron i już nie zamierzał go opuszczać. Z braćmi, którzy przeżyli po czasie, porozumiał się, nadając im takie ziemie jak Czerników, Nowogród czy Tmutarakań. Ci zaś wykonywali sumiennie polecenia swego zwierzchnika, odpierając wrogów zewnętrznych państwa. A właśnie, Ruś Kijowska zarządów Jarosława Mądrego, zatem kolejny Rurykowicz z tym przydomkiem, prowadziła przeważnie udane wojny z sąsiadami. Tępiła jazdy Jaćwingów i Litwinów na rejony Połocka i Grodna, interweniowała dwa razy w Polsce, po raz pierwszy obalając razem z Niemcami króla Mieszka II i odbierając Zgrody Czerwieńskie, zaś drugim razem chcąc dopomóc Kazimierzowi Odnowicielu w stłumieniu reakcji Bogańskiej i pokonaniu agresywnego Mazowsza Miecława zwalczała także pieczyngów, z którymi walczono o wyparcie ich z terenu dolnego Dniepru, narzucając przy tym zwierzchność ludom zamieszkującym dzisiejszą Mołdawię. Rozszerzyła swe panowanie w kierunku wschodnim, gdzie żyli Mordwini, ludność pochodzenia ugrofińskiego i zajmująca tereny dzisiejszej Moskwy czy Rjazania. Trwała także ekspansja w kierunku Morza Białego na daleki północy z terenów Nowogrodu, który dzięki tym, a także innym podbojom w Estonii czy Kareli zwiększał swe znaczenie handlowe jako punkt handlu z kurami. W tym czasie Ruś była już prawdopodobnie największym krajem Europy, choć oczywiście z niskim zaludnieniem na kilometr kwadratowy. Oprócz potęgi powierzchniowej Jarosław zadbał o wysoką pozycję dyplomatyczną i prestiż dynastii. Jego małżeństwo z Ingegerdą szwedzką, bardzo udane zresztą, było świetnym wstępem do tych działań. Z tego małżeństwa urodziło się aż sześciu synów i trzy córki. Dla każdej z nich Jarosław zadbał o godnego małżonka. Elżbieta wyszła za króla Norwegii, Anna za króla Franków, czyli Francji, Anastazja za króla Węgier, zaś w bonusie, siostra Jarosława Maria, za Kazimierza Odnowiciela. Związki te gwarantowały wzrost znaczenia Rusi i wciągnięcie jej szeroko rozumianą politykę europejską. Jarosław kontynuował dzieło ojca, przeniąc chrześcijaństwo na wielkich terenach Rusi, za jego rządów udało się uzyskać nadanie metropolii kościelnej dla Rusi, z siedzibą oczywiście, że w Kijowie, od tego momentu kościół ruski był o wiele bardziej autonomiczny niż wcześniej. Co istotne, utrzymywano silne kontakty nie tylko z Konstantynopolem. Wysłannicy papieża na przykład także często przybywali z darami, takimi jak relikwie oraz potrzebnymi kadrami do obsady świątyń. Jest to istotna informacja, zwłaszcza w kontekście nadchodzącej schizmy wschodniej. Ta, choć przesadzona w historiografii, jest jednak dość zmysłowym momentem rozchodzenia się od siebie kościoła zachodniego i wschodniego. Ruś trochę miała dłużej korzystać z jedności kościoła. Kijów w tym momencie był uszczytu swego znaczenia. Bogato się rozbudowywał. Z tamtego czasu miasto może pochwalić się soborem Mądrości Bożej, siedzibą metropolity, która była bogato zdobiona mozaikami i freskami w stylu bizantyńskim, oraz Ławrą Peczerską, pierwszym klasztorem na Rusi. Jarosław postarał się również o skodyfikowanie prawa zwyczajowego, które razem z orzecznictwem sądowym i normami prawa bizantyjskiego zostały zgromadzone w jedno, tak zwaną ruską prawdę. Spisana w języku starosłowiańskim jest wielkim osiągnięciem kraju, który przecież jeszcze stulecie wcześniej był pogańską zbitką niepiśmiennych plemion. Osiągnięcia Jarosława, wobec tego, naprawdę są imponujące, zważywszy jak zaczynał. Jego panowanie trwało od 1016 do 1054 roku, czyli w sumie 38 lat. Na Ukrainie, poważany, może być przyrównywany do Kazimierza Wielkiego w Polsce. Jednak jego epilog życia muszę przyrównać do polskiego władcy, który był odważny, ambitny i niestety jego decyzja doprowadziła do rozbicia kraju. Tak Jarosław postanowił obdzielić synów dzielnicami i wprowadził zasadę senioratu. Prawie 85 lat przed identycznym wydarzeniem poczynionym przez Bolesława Krzywoustego w Polsce. Senior według ustaleń miał zasiadać w Kijowie, ciesząc się tytułem wielkiego księcia. Władza zaś miała przechodzić na najstarszego Rurykowicza. Klasyczne rozwiązanie i niewykonalne. Rostów, Nowogród, Suzdal, czerników, Połock, Perejasław, Smoleń, Zgłodzin, Szerjazań, Halicz. Miasta te co prawda miały kwitnąć będąc stolicami udzielnych księstw, jednak ze stratą dla Kijowa, o którego ciągle miały się toczyć walki, bowiem jego posiadanie dawało podstawy do narzucenia posłuszeństwa innym książętom, no i oczywiście dawało prestiż. Pierwszy dziedzic Kijowa, Izjasław, aż dwa razy był obalany. W stałym utrzymaniu władzy nie pomogła nawet interwencja Bolesława Śmiałego z polskim wojskiem, na którego nadejście wieść Kijowianie poddali się według gala anonima, pamiętając o grabieni i okupacji miasta, których dokonał pradziad chrobry. Walki trwały nadal, Kijów zaś ubożał. Nadzieją dla przełamania tej patowej sytuacji był zwołany przez książąt ruskich zjazd w Lubeczu w 1097 roku. Ustalono wówczas, że należy znieść zasadę senioratu i skonsolidować władzę centralną. Beneficjentem takiego rozwiązania miał stać się zdolny Włodzimierz II Monomach, książę Perejasławia, Rostowa i Suzdalu. Ten, będąc bardziej wizjonerskim niż większość krewniaków, zabiegał o jedność w obliczu najazdów nowego ludu stepowego, autajskich kumanów, czyli połowców, którzy opanowali ziemię Wołoszczyzny, Mołdawii i stepy czarnomorskie aż po dom. Dotkliwie oni najeżdżali południowe rejony Rusi, zabijając kwitnący handel i gospodarkę. Włodzimierzowi, który dzięki talentom dyplomatycznym i związkom z Bizancjum, było łatwiej o sukces. W końcu udało się osiągnąć przełamanie rozbicia dzielnicowego oraz dotkli je pobić połowców. Sława zaś zdolnego księcia utorowała mu drogę na tron kijowski w roku 1113. Jego znaczenie polityczne było autentycznym dowodem powrotu Potęgiowa, a czasy jego rządów są uznawane czasem za złoty wiek tego miasta. W czasach władcy żył i spisywał swą kronikę Nestor, mnich ławry nich, o którym wcześniej wspominałem, cytując jego kronikę, powieść minionych lat. Monomach może kojarzyć się z jeszcze jedną rzeczą, bezcennym artefaktem zwanym czapką Monomacha. Choć najprawdopodobniej kołpak ten pochodzi z wieku XIII lub XIV, jego bizantyjskie pochodzenie legendarnie związały ten przedmiot z osobą, która mogła najłatwiej uzyskać taki dar od sojuszników, czyli Włodzimierzem Monomachem. Czapką tą koronowali się carowie Rosji, aż do czasów Piotra Wielkiego. Monomach zmarł w roku 1125. został uznany za świętego w cerkwi prawosławnej. Jego następca, syn Mścisław Harald, kontynuował dzieło swego ojca i umacniał władzę wielkoksiążęcą. Ostatecznie pobił połowców, którzy od tego momentu zaprzestali najeżdżać Ruś, co dało spokój od nomadów na ponad 100 lat. tym Ścisław zmarł w roku 1132 przedwcześnie, a jego śmierć doprowadziła do ponownego rozbicia dzielnicowego Rusi, tym razem już trwałego. Każda dzielnica zaczynała prowadzić politykę niezależnie od Kijowa, wymawiając posłuszeństwo wielkiemu księciu. Takim oto sposobem odpadł Połock w 1132, Wołyń w 1154, Perejasła w 1157, czy Turów w 1162. Największą jednak stratą była zmiana typu władzy w Nowogrodzie, który zrzucił zwierzchnictwo Kijowa w roku 1136. W Nowogrodzie wprowadzono bowiem Republikę Kupiecką. Władza dzierżyli tam bogaci kupcy, którzy zgadzali się na rządy księcia, mającego jednak ograniczone prerogatywy, zapraszanego przez nich na tron i usuwanego, kiedy przestawał pasować patrycjatowi. Zasady księcia był Rurykowicz, choć wcale nie musiało tak być. Władcy Kijowa nie byli w stanie zmusić do uległości pozostałych krajodniaków, przede wszystkim dlatego, że zbyt często w Kijowie następowała zmiana władzy. Do roku 1169 zasiadało w Kijowie kilkunastu książąt, panujących jednak zbyt krótko i mających zbyt wielu wrogów, by skonsolidować władzę. Jednym z tych książąt był Jerzy Dołgoruki, o którym chcę wspomnieć tylko dlatego, iż to on założył mały gród na ziemiach mordwińskich, czyli nawet niesłowiańskich. Gród ten, którego historia datuje się od 1147, nazywa się dziś Moskwą. A zatem Moskwa jest co najmniej trzy wieki, a według Nestora prawie siedem wieków młodsza niż Kijów. Warto o tym pamiętać, zwłaszcza, że pewien mieszkaniec Kremla ma odmienną wizję historii. Tyle mojego wtrącenia. Wracając do dat. 1169 wymieniłem nie bez przyczyny. Rok ten jest zabójczy dla znaczenia Kijowa, jeśli chodzi o prestiż. Andrzej Bogolubski, książę Włodzimiersko-Suzdalski, zdobywszy miasto, przeniósł w siedzibę wielkoksiążęcą do Włodzimierza. Odtąd w Kijowie mieli zasiadać książęta podporządkowani przede wszystkim tym z Włodzimierza nad Klazimą, albo tym z Halicza i Wołynia, która stawała się nowym siłą w rejonie. Miasto straciło na znaczeniu politycznym, chociaż Kijów zachował znaczenie religijne. Duchowy przywódca Rusi dalej tam rezydował. Przełom XII i XIII wieku to dalsze rozdrobnienie Rusi na jeszcze więcej księstw, nieumiejących efektywnie współpracować ze sobą. Sukces czwartej krucjaty, jakim było skandaliczne złupienie Konstantynopola, Obok trwałego podziału kościoła doprowadził do złamania potęgi ruskiego handlu w basenie Morza Czarnego, co miało znaczące konsekwencje ekonomiczne i handlowe dla Kijowa. Upadek szlaków handlowych oraz przejęcie ich przez Wenecjan czy Genołończyków wzmacniał izolację Rusi wobec zachodniej Europy. Tymczasem wielkie niebezpieczeństwo nadchodziło ze wschodu. Do krajów europejskich zaczynały dochodzić pogłoski o zrujnowaniu bogatego i potężnego państwa chorzyńskiego zajmującego ziemię Azji Środkowej przez nowy i nieznany lud nomadów. Byli to Mongołowie. Ci zaczynali ścierać się także z innymi konkurentami na Wielkim Stepie, mianowicie połowcami, których wpływy sięgały aż po rzeki Irtysz i Morze Aralskie. Klęski połowców i paniczna ucieczka spychały ich w kierunku zachodnim. Mongołowie skierowali jednak swe siły nie za uciekinierami, lecz przeciwko Królestwu Gruzji. Połowcy wykorzystali ten czas i zwrócili się do książąt ruskich o wsparcie militarne. Rusini mimo długoletniej niechęci do kumanów Postanowili w obliczu zagrożenia zjednoczyć się. Przełamano więc wewnętrzne niesnaski i zebrano doprawdy imponujące siły w liczbie 40 tysięcy zbrojnych. Niestety, mimo że zorganizowano armię, nie zorganizowano jednego przywódcy, wobec czego była to zbieranina wojsk 18 książąt pod nominalnym dowództwem Ścisława kijowskiego. Do armii tej dołączyli wcześniej połowcy. Obrawszy jako cel wybrzeże morza azowskiego, koalicjanci dotarli na rzekę Kaukę. Tam spotkali Mongołów. Ci zaś wiedząc, że rusini są chrześcijanami, wysłali chrześcijańskich posłów. Do Rusinów na rozmowę. Jednakże posłowie zostali przez Rusinów zamordowani, bo w opinii ortodoksów byli heretyckimi Nestorianami. Mongołowie wobec tego postanowili walczyć. Do bitwy doszło 31 maja 1223 roku. Była to straszliwa klęska. Rusini nie koordynując między sobą działań, byli pojedynczo rozbijani przez zdyscyplinowane wojska mongolskie a te nie miały dla jeńców żadnej litości. Rusini stracili 20 tysięcy wojowników. Zginęło 10 z 18 rurykowiczów, zaś samego Mścisława Kijowskiego. Wraz z dwoma zięciami, Mongołowie zakatowali w ramach zemsty za dyplomatów, poprzez umieszczenie ich między deskami, na których ucztowali, co oczywiście poskutkowało ich zmiażdżeniem. Nomadzi ruszyli po bitwie przeciw Bułgarom nad Wołżańskim, jednak ci, odpowiednio przygotowawszy się na wroga, zadali niespodziewanie Mongołom porażkę w bitwie, co poskutkowało ich odwrotem. Bułgarzy... Kupili wobec tego dla Rusi 15 lat spokoju, których jednak Rusini nie wykorzystali na reformy. Największą nadzieją Rusi mógł się okazać książę Halicki Daniel, który będąc sprzymierzony z Polakami i Węgrami opanował cały Wołyń, Podlasie, a nawet na krótko w 1239 sam Kijów. Te działania jednak były zbyt powolne, by odwrócić tragiczny los. W 1237 roku wnukowie Dżingis-Hana uchwalili, że następnym celem inwazji mongolskiej będzie Ruś. Wojska pod dowództwem batu zalały kraj, zdobywając gród po grodzie, dewastując każde miasto, które zawczasu nie zechciało skapitulować przed wrogiem. Wymordowano ludność i zniszczono Moskwę, Rjazań, Czernichów, Perejasław, Udzinie Szant Klaźmą i wiele innych grodów. Nowogród podporządkował się Batuchanowi i został dzięki temu oszczędzony, co pozwoliło mu w XIII wieku na szczyt swojej potęgi. Zaś zdobycie Smoleńska o dziwo nie udało się Mongołom. Wobec tego pozostawał Kijów. W mieście rządził wówczas Michał Siewołodowicz, który nie stanął na wysokości zadań. Podobno wódz Mongołów, chcąc oszczędzenia miasta, pofatygował się, by wysłać poselstwo, oferujące honorową kapitulację księciu. Ten jednak ponowił błąd Mścisława Spotkałki i wymordował poselstwo. Następnie zwiał na Węgry. Powierzając obronę kolebki rusi wojewodzie Dymitrowi, miasto obroniło się od wiosny 1240 aż po 6 grudnia. Wtedy po dziewięciodniowym szturmie miasto padło. Miecz Mongołów spadł tak na mężczyzn, jak i kobiet oraz dzieci. Kijów stał się ruiną, na którą na pewno z żalem musiał patrzeć bohaterski Dymitr, któremu Mongołowie w podziwie dla osobistej odwagi oszczędzili życie. Dalszy marsz mongolski doprowadził do zrujnowania i podporządkowania księstwa halicko łońskiego co zakończyło podbój księstw Rusi. Ruś kijowska tym samym przestała istnieć. Księstwa ruskie przetrwały, ale już nigdy nie miały wrócić do pełnej jedności. Mongołowie zdominowali rurykowiczów, którzy płacili im daniny i wysyłali wojska, kiedy suzeren tego wymagał. Rozpad Rusi kijowski umożliwił szybką ekspansję Litwie, która miała opanować sporą jej część. Z czasem z podporządkowanych mongołą księstw na czoło wyszło księstwo moskiewskie którego władcy otrzymywali z rąk Hanów jarłyk, czyli pozwolenie na sprawowanie rządów, w tym przypadku wielkoksiążęcych. To zaś w przyszłości pozwoliło Moskwianom podbić inne władztwa Rurykowiczów, skonsolidować potęgę, zrzucić jarzmo tatarskie i przeobrazić się w ekspansywną Rosję. Jednak jest to już inna historia aspirującego do bycia trzecim Rzymem państwa, które swoje początki zawdzięczało tym Słowianom i Waregom, którzy w Kijowie utworzyli centrum pięknie rozwijającego się państwa zasobnego i poważanego na arenie europejskiej, a poprzez dokonania odważnych odkrywców, przedsiębiorczych kupców, zaprawionych w boju wojowników czy utalentowane księżniczki, żony władców europejskich. Jedno jest pewne. Kijów ma długą i zaszczytną historię. Ruś zaś to coś więcej niż Rosja, która nie ma wyłączności. Ba, nawet pierwszeństwa do określania się jej jako bezpośredniej dziedziczki. Muzyka Zachęcam was do poznawania historii. Ta wraca dosyć często w różnej postaci do naszego życia, a jej nieznajomość lub ignorowanie może, co jak pokazują okoliczności, myślić się okrutnie. Z życzeniami dobra, pokoju, wiary i determinacji w tym trudnym czasie. Adrian Trun. A to jest Struna Świata. Pozdrawiam. Struna Świata. Audycja historyczna Adriana Truna.